Cześć, nazywam się Piotr Kowal, jestem agentem nieruchomości. Jestem dzisiaj w miejscowości Zabrzeż, gmina Łącko. To jest taka miejscowość położona pomiędzy Nowym Sączem z Szabnicą a Nowym Targiem. Pokażę Wam dzisiaj dom. Dom jest za mną, zaraz tam pójdziemy. W tej chwili jest ukryty w drzewach. To jest dom letniskowy, ponad 150 metrów kwadratowych. Cały z drewna, zobaczycie, z takich bardzo dużych bali. Położony na przepięknie widokowej działce 21-arowej. Więc zapraszam do środka. To jest ten dom. Przed chwilą widzieliście bardzo piękny widok tutaj. Domek, tak jak mówiłem, jest bardzo duży, ma 150 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, 3 kondygnacje. Na kondygnacji parteru mamy 2 garaże, łazienkę, pomieszczenia gospodarcze. Przejdziemy za chwileczkę tam w środku. Duży taras, balkony. Dom jest, tak jak mówiłem, cały z drewna, kryty gontem drewnianym. Bardzo pięknie zrobione. Jak chodzi o media, energia elektryczna, własne ujęcie wody. Jeżeli chodzi o nieczystości, na dzień dzisiejszy zbiornik nieczystości taki własny, czyli brzydko mówiąc szambo. Natomiast kanalizacja jest podciągnięta do granic nieruchomości. Tutaj za mną jest basen. Zapraszam teraz na drugą stronę domu, pokażemy z tamtej strony. No tak jak mówiłem, jest przefantastyczny widok naprawdę stąd. To jest widok na Dolinę Dunajca, na pasmo Lubania, na Popracki Park Narodowy, wiele innych. Domek z tej strony tak się prezentuje. Od tamtej strony widzieliśmy wejście dołem. Tutaj jest wejście jeszcze drugie od strony ogrodu. Teraz przejdziemy do środka, do domu. Zapraszam. Obejdziemy domek dookoła teraz. Tutaj jest to wejście na ogród. To jest działeczka z drzewami owocowymi. Naprawdę bardzo sympatyczne miejsce. Tak wygląda domek. Tam tereny leśne, można sobie na piękne spacerki chodzić. Basen. Już miejsce na drzewo do kominka. Wiem, dom kryty gontem. Basenik. No, w tym roku nie był używany. No, ten widok naprawdę jest nieprawdopodobny. 2 garaże. Wejście tutaj przez kondygnację przyziemia. Całkiem fajny stoliczek z drewna. Komórka na drzewo. Można tam, ktoś potrzebuje bicepsy wyrobić, to jak najbardziej może tam sobie pracować siekierą. Drzewka. Wchodzimy na taras. Super miejsce do odpoczynku i wejście od tarasu. Zapraszam do środka. Jesteśmy w środku teraz. No i w sumie ja mógłbym tutaj zostać przy tym kominku. Ale trzeba pokazać, jak wygląda domek w środku. Tutaj jest wyjście na taras. Salon. Całkiem spory, bo jak widać, idę. Za okienkiem jest kuchnia, zaraz tam pójdziemy. Schody na poddasze. Też za chwilę tam pójdziemy. Tutaj taras. Okna od zachodniej strony.
No, jeszcze raz rzut okiem na piękny kominek. Drzwi na kondygnację przyziemia, to tam na końcu pójdziemy. Łazieneczka. Miejsce na prysznic. Też całkiem spora, jedna z trzech łazienek. Tutaj wyjście na ogród. Zresztą pokazywałem poprzednio wejście. Źle się jedną ręką zamyka. Kuchnia, oczywiście też cała w drewnie. Kuchenka gazowa, z tym, że z własnej butli gazowej i połowa kuchenki gazowa, połowa jest elektryczna. Tak to wygląda. Tam jest to okienko. A, to pokażę jeszcze salon. Czyli to byliśmy przed chwilą tutaj. Okno na ogród. Naprawdę piękny kominek. Jakiś wiatr się zerwał. I okiennica nam zamknęła. No dobrze, to teraz trzeba iść na górę. Jesteśmy na górze. Weszliśmy tutaj tymi schodami. Hol na górze. Cztery sypialnie. Widok na ogród. Jedna sypialnia od strony zachodniej z wyjściem na balkon. Druga sypialnia, która w tej chwili służy jako pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie, nazwijmy to numer 3. Rzut oka z najwyższej kondygnacji na widok. I kolejna sypialnia, również z wyjściem na balkon. Naprawdę klimat jak w jakimś podhalańskim albo wprost alpejskim domku. Została nam ostatnia kondygnacja do pokazania przy ziemię. Schodzimy na dół po drewnianych schodach. Tutaj po lewej stronie za ścianą są dwa garaże. To jest wyjście na zewnątrz. O. W domu są trzy łazienki. Jedna jest na górze. Tutaj mamy dwie. To jest właściwie w ocenie łazienka. Tylko takie dość spore. Łazienka z bardzo dużą wanną. Taką fajną, trójkątną. Miejsce jeszcze do urządzenia na inne jakieś rzeczy. No i tutaj część gospodarcza. Wszystko w drewny. Jak widzicie, dom ten jest naprawdę fantastycznie położony. Działka jest tak nieprawdopodobnie widokowa, jak rzadko którą można spotkać. Domek też bardzo sympatyczny, zbudowany w stylu, którym bardzo pasuje do tej okolicy. Taki styl góralsko-podhalański. Miejsce, gdzie możesz naprawdę odpoczywać po wielkomiejskim zgiełku, tudzież jeżeli pracujesz zdalnie, czy to możesz się, że tak powiem, rozłożyć z komputerem w domu, w środku, czy też na tym tarasie, gdzie tutaj sobie będziesz patrzył, niczym niezmącony umysł, naprawdę niesamowita prywatność tego domu. Bardzo, bardzo polecam komuś, kto szuka domku takiego właśnie do odpoczynku weekendowego, letniego, wiosennego, czy też wczesno jesiennego. Zapraszam jeszcze do rzutu okiem na piękny widok stąd, a tymczasem ja sobie już odpocznę. Piotr Kowal, agent nieruchomości. Zapraszam do kontaktu.